Okej, witajcie, ja jestem Zreal, a to jest kolejny odcinek z Crisis Warhead. Teraz już mogę na spokojnie powiedzieć kolejny, no gdyż pierwszy już jest nagrany, a tutaj jesteśmy dosłownie w samym momencie, w którym skończyliśmy ostatnio. No, może nie tak do końca, gdyż ładuje się to jeszcze raz. Shore Leaf to jest tytuł kolejnego etapu. No nic, zobaczymy, co się będzie działo. Ciągle mi po głowie teraz chodzi piosenka Evanescence, Bring Me to Life. Przed chwilą właśnie ode mnie wyszła kuzynka i puściłem jej tą piosenkę, teraz strasznie ona za mną chodzi. Ale nic. Koniec takich trochę, można powiedzieć, bardziej osobistych rzeczy. Let's the game begin. We got a lock on O'Neill's ELT. The priority is the container. What's inside and where they're taking it could be revealed by those photographs. KPA radio traffic suggests they are mobilizing to investigate the pilot's jet. You must get to that camera before they do. Clerk engaged. Dobra. Maximum speed. Clerk engaged. Tu ci jest helikopter, nie? Ogólnie fajne są skróty właśnie, nasze skróty. Nie muszę ciągle otwierać tego kółka tutaj, żeby zmieniać tryb. Tylko poprzez... Poprzez naciśnięcie dwa razy na przykład klawisza sprintu, czyli w tym moim przypadku shiftu lewego, albo shifta. Albo dwa razy na kucaka, to wychodzi na to... Sierra 2 command, request acknowledged. Wait one. Escalating this to carrier air group. Over. Roger that. O'Neill, you made it. What do you mean I made it? Of course I fucking made it. Sierra 2 command, proceed to RP Tango Papa 70. Negative command. This place is crawling with KPA. Send Big Mother. Negative, Sierra 2. Your orders. Damn it! I'm one man with a pistol against the entire KPA! Send a fucking pickup! You have your orders, Sierra 2. I'll be there soon, mate. Keep it together. Psycho, the camera data should be located on the pilot's ejection seat. Get it before the KPA destroy it. Okej. Okay. Nie patrzyłem w tym momencie na pasek energii, ale wydawało mi się, że ona wcale nie zniknęła, nie zmalała. Ciągle jestem przyzwyczajony jeszcze do tego, do tych nawyków z Crysisa jedynki, jak grałem. No, trudno mi się przestawić po jednym odcinku. I otwieram to kółko zamiast... O, właśnie. Dwa razy kucnąć. Znaczy, dwa razy kontrol nacisnąć szybko i... I chodzi na to samo, widzicie? Tak samo jakbym zaczął, tak? I sprintem nawalać. Pistoletu nie chcę. Ma skara. Skara jest całkiem fajne. O. On mnie nie widział? Spoko. Tam jeszcze są. God damn it, poszła flara. Nie zdążyłem. Tam jeszcze, gdzie jest ten laser? Tam. Tam. Tam jest jeszcze jeden. Oj. Więcej ich tam jest.
Tam. Pyk. Nie, to nie on. Shit. Strzela. Skąd? Tyle granatów. Następnie dwaj. Tak. Dobra, chyba już. O właśnie, o tym mówiłem. O tych zaawansowanych. Strzelba. Póki nie mam skara, nie mam amunicji do niego. Why not? Tu gdzieś jest jeszcze broń, nie? Mam celownik laserowy, ale ja nie chcę celownika laserowego. Nie chcę tu nic, to nasadkę taktyczną. Okej, okay. Jest safe. Czyli ciągle jak coś tym się pojawiają podpowiedzi. Okej. Tu się coś pali. Wszyscy? Nie. Nie, to jest tu. Tam jeszcze ktoś w oddali biegł. I tam, o tu jest blisko. Tam jest gdzieś jeszcze. Skąd oni do mnie strzelają? Koniec. Boom. Bardzo fajnie, to mi się przydaje właśnie ta szybka zmiana tych trybów, a nie na kółku. Nadaje to trochę większą płynność grze. Nie chodzi mi tu o klatki, tylko o taką... No, w sumie. Wow. No cześć. Jeszcze jest coś tu. Chodźcie tu. Ty żyjesz. Tam jeszcze. No daleko. Już? Mogę to wziąć? O, tu gdzieś. Tu. Nice work. Now what about the pilot? Leave O'Neill to air command. Your objective is to intercept that container, not search and rescue. I can do both. Your mission is too important, Psycho. I'll make it. Just hold tight, O'Neill. I'm coming for you. Fine. Have it your way. But you are on your own while you go off mission. I can't give you any support. And don't think I haven't got other teams on the island who can do this job.
przyzwyczaję się, że jakby nie mam ten wsparcia jakby z całego Crysisa samemu się przychodziło. Tylko na początku mieliśmy drużynę, później było się samemu i pod koniec. Tu jesteś. Ja się nazywam Sykes, tak w ogóle. No nie wiem jak on ma na imię, to by było fajny ten... Albo jak ma na nazwisko Nomad, z którym się tyle przeszło. Thanks, Sykes. Man, you're gonna catch some heat for disobeying a direct order like that. Ale ci się nie słychać. Ale ty wyglądasz. Nie ma problemu, koleś. Co, już koniec? Nie, chyba nie. Saw some firefights during my descent. We got any combat groups out there? Not that I know of. Jest kontener. Jest. That's a Project 914 cargo sub, Delta IV class. Soviets sold the prototype to the Koreans last century. Damn thing's a museum piece. Hold up. On też taki trochę pokiereszowany, no ale w końcu wyszedł z tego. Samolot. Nie wiem, co ten celownik robi na środku. To było fajne. Tylko nie wiem, co ten celownik. Nie wiem, czy to zresztą widzicie, czy tylko u mnie. Przynajmniej u mnie jest taki celowniczek na środku. Dziwny. No, mate. Why? He was unarmed. Sprzedał mu liście i padł. There are some rules I do follow. Spoko, wkurzamy ten celownik na środku. No w grze jest na pewno. Extraction coordinates are uploaded. Let's go! Big Mother Sierra 2, proceeding to RP Tango, Papa 70. ETA 10 minutes. Sierra 2, Vulture 14. You are way ahead of schedule. JTAC has an airstrike inbound, ETA 70 minutes. Wait one while we secure the area. Negative, negative 14. We're in a hostile situation. Cannot hold. We need evac right now. Copy, Sierra 2. JTAC, Vulture 14, diverting to RP Tango, Papa 70. Be advised, we are flying downtown and area is not secure. Fajne mają nazwy. Znaczy to są szyfry te. Ale mimo wszystko fajnie to brzmi. Papa Tango Charlie Zero. Shit, to było trochę głupie. Boom. Za mną coś ciągle wybucha. Ale fajnie się idzie tym. So how is Raptor? Jester, Aztec, both KIA. Prophet is MIA. Damn. What about the other guy? Nomad's on the other side of the island. So you and Nomad an item now? Well, let's just say I've had worse teammates. Spoke up. Screw you. That should have been me, and you know it. Shit. Just how many Koreans are on this damn stretch of road? Vulture 14, what's our situation look like from above? Raptor 14, KPA on full alert. Units moving to intercept from all directions. Looks like someone told him you were coming. Dobra, jakoś to leci. Raptor, Vulture 14, approaching LZ. Copy 14. Nie wiem, czy słyszycie te wszystkie dźwięki z tła, ale to niestety remont. Nie wszystko się przebija, na szczęście. Damn it! We've got incoming!
Aborting! We're pulling out! This area is no-go! Psycho, what's the plan? Don't stop. Just keep moving until we find out what happened to our VTOL. Jedziemy. Diabel jest mocno strzela, tylko. Raptor, the pilot put us down half a click south of your position, but he's in a bad way. Can either of you guys fly a VTOL? Both of us. Great, now just get us out of here, any way, anyhow. Dobra, jakoś to wyszło teraz. Dostaje ciężki ostrzał, palę się. Jest safe. Gdzie mam jechać? Daleko? Oj. Kawałek. Czyli... This thing won't hold together much longer. I'm out of here. God damn it. Padłem. Strzał. Dobra, lecimy jeszcze raz. Nie jest to daleko jednak. Jest wybuch. Oj, 98% obrażeń, to będzie problem. Idziemy save point. Jedziemy dalej. Ładnie, bo w tym momencie 50 klatek było. Damn it. Okej. Okay. Teraz będą te RPG-i i w ogóle i sieka. No. 99%. Aha, ja mam tam być. Spoko. Jak tak, to okej. Oni to są moi. A to ja mogę wyjść z tego, tego? No, mogę. Spoko. Ta muzyczka tak tu i lecimy. No tak, ten śmiech. Aha, jak strzelam na tym trybie, to są zwiększone obrażenia. Koleś, wkurzasz mnie. Już? Nie jeszcze. Spoko. Już są ci Koreańczycy. W tamtą stronę, okej. Czyli to pewnie ja muszę to pchnąć. W ten sposób. Może jednak nie. Shit. No, to był mój granat. Lecimy zamienić broń na Skara, bo ktoś tu może mieć. O, tu może być chociażby. O, snajperka.
Tak, to snajperka. Tam coś jeszcze jest? Ho-ho. O! Tego nie wiedziałem, a to się przyda. Jak to śmiesznie brzmi. Olol. Ostrzeliłem tamtego w nogę i on padł. To był przypadek, sorry. Sorry, mate. LZ jest secure. Get in the VTOL, we're leaving. Everyone, prepare for evac! Emerson, we're prepped for evac. Camera data's being uploaded. Things are changing rapidly, Psycho. Satellite footage shows the KPA are loading that cask onto a submarine. Intel predicts that they intend to ship out the warheads to our carrier fleet. Once that submarine goes under the waves, we've lost. There's no way we can track it. Our next contact could be when it vaporizes the USS Lexington. So get moving. Yes, ma'am. Lexington to był w tym samym... Lexington też był w pierwszej części. On padł w trakcie tego nalotu tych obcych. Czemu ja tu zszedłem, jak tam jest auto dobre? Ja chciałem auto. Daleko mam? Tak. Nie ma co. To jest auto. A się przyda. Aha, nie mogę nim jechać, tak? Dobra, no nie, nie mogę. Może tu coś będzie ciekawego. Tu jest mój. O, to nie jest śmiało. To get to the sub, you're gonna need to infiltrate the harbor up ahead. There's heavy defenses up front, so you might want to try flanking it. Okay. Co masz na myśli, mówiąc o flankować? Można by od morza spróbować. Ale tu nie ma łódki. Ale to śmiesznie brzmi, nie, naprawdę. Wybaczcie mi, że tak mało mówię. Wyłącz się. Że tak mało mówię, ale naprawdę przeżywam strasznie tą grę i strasznie się w nią wczuwam. A co mam zrobić? Okej, to lecimy. Boom. Psycho, heavy KPA resistance ahead. Can you see any alternate routes? Negative. Okay. I'll give you air support as long as I can, okay? Mate, I'm gonna get you grounded. So what else is new? Okay. Heads up. The Koreans are blocking the road ahead. Don't let them take you by surprise. No dobra, ale... Czy serio będziecie skryptami lecieć, jak ja sobie poleciałem wodą? Przecież ci koleżanki mnie nie zauważą, bo jestem poza drogą. Ciągle. Jak się pływa na speedzie? Chcę zobaczyć tą różnicę. A na powierzchni? A, ma ciągle tą samą animację pływania. A już w połowie drogi jestem, mniej więcej. Tu już nie... tutaj na tym półwyspie już nie będę. Znaczy nie będę tutaj opływał tego półwyspu, tylko się przebiegnę i tu po prostu będę płynął. Nie wiem, czy w ogóle ma sens płynięcie tam całą drogę. Może tu wyjdę po prostu. Przeładuję sobie. No, nie doceniałem w sumie wcześniej ani biegania, ani trybu siły, tylko używałem ich kiedy była potrzeba. Tak teraz to jest bardzo fajne. Bardzo fajne kombosy można robić, szczególnie jak się pozna właśnie te skróty klawisze. O, już jestem. No, tu się skróci. Tu jest most, albo jakaś inna droga. Hop.
No. No i jesteśmy praktycznie w domu. Trzeba tam jeszcze na górę wejść, ale to już nie będzie problem. Teoretycznie na sile też powinniśmy szybciej płynąć, bo to są jednak mięśnie wzmocnione. No i wtedy większa jest siła tych... Mocniej się odpychamy, nie? No ale dobra. O kurde. Tu? Dajcie mi tu wejść. No. Trochę to nie wyszło jak chciałem, ale... Zawsze tak jest. Że coś nie idzie po swojej myśli. No nic. Ciągle mam nadzieję, że jednak się dostanę tam na górę. Chociażby po to, żeby zejść teraz na dół. Na bombę! Tu jest mina. Uhu! Ale bajer. Mam pomysł. Save. Ale fajnie. Ale fajnie. Tam jest jeszcze coś. Nie, tam już nie ma miny. Tu tylko były te cztery miny. Zostały łańcuchy. O, mam snajperkę jeszcze. A tam jeszcze sport. No właśnie, już go widać. O, właśnie, tu jest port. Wy nie słyszeliście właśnie otwieranie, zamykanie drzwi. No, tak. Jest save point! Okay, the sub's still in the harbor. The cargo doors are sealed tight, so it must be ready to roll. Any intel on how to crack this thing? The only lead I have is a Korean Milnet connection in the harbor. Interface with it and I'll see what I can do. Okay. Oh, da się tu? KPA has been moving munitions into one of the buildings. I saw them with an EMP grenade launcher. Check it out. Da się potem, spoko. Muzyka jest fajna. Klimatyczna. Tempo się zmaga i w ogóle. O, mam iść jeszcze po broń. A to jest koło siebie chyba. No mniej więcej. Po granatnik. A tu jest mój helikopter. A tu jest Vitor ten. Ten zepsuty teoretycznie. A bo broń jest tu. A tu jest terminal. To nie wiem, gdzie mam płynąć najpierw. The terminal you need to access is in one of the KPA prefabs on the north wall. Spoko. Wracę do terminalu. A co tam jest w tej broni? Chcę uzupełnić... Nie wiem, czy chcę uzupełnić uzbrojenie. Aha, nie mam powietrza. To nie wiedziałem, że się tak się da. Jakbym wiedział, to bym... Dobra. Tryb siły. Tam gdzieś jest, ale tam się nim nie przyjmuje. Tam gdzieś powinni być. Chyba moment, mogę celować. Mogę tłumik? Nie mogę tłumik. Ale skupiony na robocie snajper. Tu już przyszli? Tam jest. Szkoda, że widać mój cień, ale... Mimo wszystko to jest fajne. Tu i od boku go. Czyli skoro oni tu wyszli...
Skoro oni tu wyszli, to znaczy, że ja tam wejdę. Chyba, że zrobię... O! O, tu jest ten Vitol. Nasz. Kochany. Może uda mi się w ten sposób? Nie. A może w ten? Nie, tym bardziej. Tam jest snajper. Chyba. O nie, czyli ja tu popłynąłem, żeby sprytnie wejść, tylko po to, żeby obiec cały ten obóz do bramy, tak? Można i tak. O, spoko. Widzą ten laser, a ja nie chcę lasera. Tak ty... nie ma. Mnie tu nie ma. Hoho, to jest fajne. To jest to... Fajny jest ten moment, jak oni tak podchodzą, przypatrują się, i giną. Aha, czyli bliżej mam do broni, niż do... niż do tego terminalu. No nic. Przecież ta broń jest tutaj nawet. Okej. Ale go odrzuca. Dobra, odpalę sobie siłę. Śmieszne, będą śmieszniejsze. O, właśnie, tych claymorów jeszcze w końcu nie używałem. Przecież mam... Okej. Strzelba, amunicja do strzelby nie chcę. Uhu. Dobra. Lecę do tego składu broni. Bo coś czuję. Tam się opłaca iść. A tam są dwaj. Dobra. Ha, no spoko. Tam. Tam? Tam. Idziemy. Za winklem. Byleby uniknąć tych beczek. Lecimy save'a. Nie wiem, ile ten odcinek trwa, ale za bardzo się tym nie będę przejmował. Tylko po prostu skończę ten rozdział. Bo o to mi chodzi głównie. A, to jest po prostu tak oznaczone, to jest na górze, nie? Pewnie. No, wiadomo. Jest nawet save point. Amunicja zapalająca. You sure? Are you sure? Sure for sure? A nie do tej broni, tylko do tej. Nie do tej. Dobra, nieważne. Bierzemy. A, to w ten sposób. Dock 94. No i tu są. Oj. Już po tobie. Nieprawda. Dobra, i teraz lecimy... Tu. Znaczy wiecie, jak powiedziałem teraz nieprawda, to mi się... Odnosiłem się do tego... Co powiedział ten Koreańczyk? I ja po prostu czasami się tak będę do tego odnosił. Do tych komentarzy od nich, do tego co oni mówią, bo tak jak mi się podoba.
jest jeden ze sposobów, tak jakby... Nie wiem, ze sposobu na co. Gol. Tam ktoś we mnie strzela. Tu idzie jakiś koleś, a on jest z drugiej strony płotu. Tam... O... Okej. Okay. Tu do środka mam wejść. To jest tu już? O, tak. Pobieranie danych. We've hit the jackpot. You can open the doors. I'm gonna access their emergency system. I can force the sub's computer network to run a fire drill. That should open the doors automatically. Nice one. The container's nowhere to be seen. They must have those warheads on the sub already. I've got KPA positions flagging red all over your combat area. Korean reinforcement chunks are zeroing in on your position as we speak. How did this happen? I guess that was me. I infiltrated their security systems. O'Neill, you will RTB immediately. Your assistance is not required. I don't want any more code blue incidents. Mom. No, she's right. I better get this VTOL back on deck. You be safe now. You hear me? Psycho, that submarine is still scheduled to leave any moment. You've got minutes before your entire area is overrun by KPA forces. Our only hope is for you to get on board. Ale się przyzwyczaiłem, że dookoła mnie jest pełno koreańskich sił. Jakoś mi to nie wzrusza, że będzie... O, pożegnalny prezent! Spoko. Nie wzrusza mi to, że będzie ich więcej. Ma się coś ciekawego jeszcze? O, przeładuję snajperkę. Taki mogę. Amunicja. Oj, Skarla. Mają, ale... God damn it. Będzie problem, bo nie. O, tu jest jakiś. Nie, tu jest tylko transportowiec. O. Okej. Gdzie jest jego broń? Bo ja tu przyleciałem, o. Tak, o to mi chodziło. A ten wóz pancerny we mnie strzela. F5, to szybko. Ustawię sobie tylko tutaj to, co to moje specyfikacje. Celownik jeszcze. O, właśnie. Ten mnie wkurza. Ale go stajmy. No. Jak się mam tam dostać? Ech, chyba nie w ten sposób. Tu są drabinki! A, wspinaj się. Hop, siup. Okej. Puff. Nie, w ten sposób też nie. A gdybym spróbował z drugiej strony... Ej, jop! Też nie. Jak się ma dostać? Jak mam wyjść na jego pokład? O to się pytam. Ale to długie. Ole, shit! Ale to... Długie. No tak, po płetwach też można. Po prostu tędy. Albo po trapie. No nic. O. Skoro tam był trap, no ale... No nic, kombinowałem trochę, ale... Dotarłem, prawda?
Nie mógłbym na takiej łodzi siedzieć, bo za bardzo mi to wszystko trzeszczało. Tam jest to. O, a tam jest ten, jeden z tych z alienów, tak? No właśnie. O, psycholowi energię chyba rozładował ze skafandra. Hagangjum. I chyba mnie znaleźli teraz. General Kyung Muppet? Nie, Lee. Idiot. Lee. When we calibrate the suit, it can get a bit tight. Like cramp only was. No, też tego nie przetłumaczyli. Until the suit compensates, the pain is unbearable. Then there's a gap between skin and suit. Too close and it can irritate the skin. Too far and it starts to tear the skin from your flesh. Spoko. Ale obeznany. On też ma... A POW, you bastard! We respect the Geneva Convention. Oczywiście. But a nano suit is not a recognized uniform. It invalidates your rights. Mm-hmm. O, kula przyszła. Z tego co widzę. I co się stanie dalej? No, tak myślałem, że to będzie po prostu koniec kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie było dużo faila. Przynajmniej to mi się wydaje. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.